Konkurs Książka Roku IBY, nominacje i kolejna. Przypomnę, w kategorii ilustratorskiej. Jak wiadomo, w konkursie Książka Roku przyznawane są dwie nagrody w kategorii literackiej i dwie w kategorii ilustratorskiej, a także w regulaminie przewidziana jest nagroda specjalna. Ale wróćmy do tej oto książki nominowanej. Mianowicie najtrudniejsze bodaj zadanie ilustratorskie, kiedy książka traktuje nie o piesku, nie o kotku, nie o kmicicu, nie o królewnie, tak? Tylko o słowach, które owszem niekiedy jakby mają swój materialny kształt, ale niekiedy są także czystym abstraktem, jak miłość, dajmy na to. Tutaj takich słów, które trzeba poniekąd jakby antropomorfizować, uczłowieczyć i nadać mu jakiś ilustratorski kształt, jest więcej, ponieważ jest cały rozdział, dajmy na to, o słowach zapomnianych, gdzie jest bałamut, atencja, facecja, fidrygałki i tak dalej. I oczywiście można tym fidrygałkom dodać dwie nogi, dwie ręce i głowę, ale to wymaga pewnej ilustratorskiej sprawności i też poczucia humoru dużo. Książka zaczyna się od tego, że oto na stronach słownika spotykają się słowa Bóg i człowiek. I to jest rozdział pierwszy i szczerze mówiąc, no wszystko, cała reszta jest jakby następstwem tego spotkania. Natomiast to już sprawia, że jesteśmy zaintrygowani i uważnie śledzimy tę fabułę. I Bóg i człowiek wędrują po stronach słownika. I oczywiście natykają się na innych bohaterów, i z których niektórzy są czystym abstraktem. Więc to jest jakby zadanie naprawdę, które wymaga pomysłowości, a nie tylko jakby biegłości ręki. Ilustratorka wybrała proste dwa kolory, żółty i czarny, i tego się trzyma. Szczerze mówiąc, bardzo mądry wybór, bo gdyby mnożyć tutaj jakby walory i kolory, to ta taka przejrzysta, klarowna fabuła by się pewnie pogubiła, tak? Natomiast ładnie też dopasowane, jakby ta ilustracja i jej charakter dopasowany do wieku czytelnika, tak? Bo to nie jest książka dla przedszkolaków i z całą pewnością też, chociaż oczywiście czasami można odnieść wrażenie, że jest także książką dla dorosłych, ale pisana jest językiem bardzo prostym i myślę, że jest dla dzieciaków taka późna podstawówka i to jest ten wiek i że sygnał nie jest fałszywy, tak? Widzimy, że to nie jest książka jak inne, że raczej tutaj to nie jest fabuła detektywistyczna ani żadna edukacyjna, tylko że jest to gawęda, ale gawęda bardzo szczególna, taka wytrawna w smaku. Nie półsłodka, nie słodka, tylko właśnie wytrawna. Prostymi środkami osiągnięty dobry efekt, pomysłowy layout, bardzo konsekwentnie przeprowadzony koncept ilustratorski i w konsekwencji nominacja. Nominacja.